Była kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Mammon vs Dark Souls 2. Nienawiść do gry. Początek i koniec. Live. Szyję wystawia niesłychanie pięknie przed starym. Wszyscy dobrze się bali, chociaż był wyjątek. Valoranta Dance to ja rozumiem tak jak Namco. To zrobiło Namco. Od PlayStation firma, kojarzę. Myślałem, że on powiedział, znam go. Już wiem, o co wam chodziło. Witam, płcia. Jutro chyba nie ma streama, ale jeszcze nie wiem. O to chodziło, że jak biegnę i ruszam myszką w bok, to postać ma laga. Dopiero po jakimś pół sekundy skręca. Jak wyłączyć ten input lag? No nie dam rady tak. Nie muszę wyłączyć tu od razu. No widzę, że po czasie. A jak wyłączyć input lag? To jest mechanika gry. No w jedynce tego nie było, w Eldenie tego nie było. A dwójka jest wyjątkowa. Dla wyjątkowo specyficznych ludzi. Wiem, bo ją przeszedłem. Jestem specyficzny. Ty, zmieniłem klawisze i nie działają. Nie chce mi się. What seems to be the ruckus? Nie mogę nic pisać. Nie mogę pisać nic, czajcie. Amon Ramu pisał. No właśnie, przecież napisałem, a teraz nie mogę. Alt tab? No, musiałem alt taba, żeby działało. Nie, sprawdzałem, co warto wziąć, już wiem. Kurde, jak to buczy. I co weźmie? Co wziął, kur? Co on wziął? Co tam było na początku do wzięcia, bo nie pamiętam. Zobacz, to nie działa. Tylko bym tu nie klikał. Nie no, to, Gosiu. Nie, i tam. Zobacz. Co się dzieje? Ty, naprawdę ta morda będzie tak wyglądać? Ja nie chcę tak wyglądać. Sad. Niestety. Znowu jest screen tearing. Syn młynarza. Syn młynarza. Dobra, robię to, co mi ziom wcześniej podobał. Co? Co zrobił? Dalej gra na tym, na klawiaturze. Dlaczego nie bi? Czemu tu się prawym myszki Powiedzcie mi tylko jedno, proszę. Trójka jest identyczna? Też prawym myszki uderzam prawym? Nie wiem, bo nie gram na myszce. Ale... W tych solsach wcześniej miałem też w prawej, a używałem lewego, żeby atakować. Nie wiesz, jak najlepiej już jest przed wkurzonym mamonem? Nie no, co ty piszesz? Kurde. Co to jest lock guard? Co to znaczy lock guard? Zablokuj strażnika. O kurde. Zablokuj strażnika. To jest zimny atak? Coś to nie gra mi, ty. No ciekawe, czy mam wejść by się po trójce za ten, shift, lewy za dwójkę, powinno być... bo dwójka to już, no będzie wyzwanie dla Mamona, mi się wydaje, dużo większe niż Elden Ring. Znaczy nie, no może nie dużo większe, bo w Eldenie on miał z 1600 dedów, coś takiego.
Ale może 1K dobić. Tudę, że nie. Jeżeli by grał z DLC. Za Sekiro się weźmie? O. To ciekawe może być. Ja akurat też będę Sekiro grał. Strong attack. Left hand. Ale DS1 przeszedł, więc git. Teraz gra trójkę. Trójka jest trudniejsza, bo szybsza. Jeżeli chodzi o bossy, no to na pewno jest trójka trudniejsza od dwójki, ale w dwójce nie bossy są problemem. Tylko wszystko poza. Dwójka to jest ślamazarna, najwolniejsza część ze wszystkich. Ale może tam nie bossy są problemem. Nie wytrzyma moja cierpliwość, jeśli chodzi o tą grę. No, nie bossy, a droga, no. Pabito, co ty w dupę piszesz? Teraz używanie itemów. To jest to. Limfao, nie wiem. Zapytaj jego. Mi wystarczy jeden. Dlaczego nie mogę? PLD nie jest DS3 najlepsze według mnie. Kurde, nie wiem czy DS3 czy DS1. Bo obydwie te gry są giga. Mi się w DS1 bardziej mapka podobała. Dużo lepszy ten świat. Ale w DS3 bardziej mi się podoba przez to, że jest szybsze. I bossy są trudniejsze. I bardziej jest przez to podobne do Elden Ringa. No prawie, że to jest prawie Elden Ring, tylko bez skoku. Więc no. Lordsy. Zegzaminować tego i to. Co jest? Egzaminowanie no i tema. Zobacz, coś gówno mi się włącza jakieś. Nie no, mamon. No właśnie mam po... Metal Gear Solid? Te po prostu zabiły moją chęć do grania. Grałem kiedyś. Przepraszam was bardzo, ale no nie da się. Stary, zobacz. Podchodzę, egzamin A, czyli tym, którym drzwi otwieram. Naciskam i mi wybiera item, żebym zjadł. Zamiast egzaminować. Mamon, to jest tutorial. Spokojnie. To jest nic z nie tego. Nie będę tak grał, jak k***a tu się... Tęsknię za tą jedynką już. O, rel. Sigma. Też tęsknię za jedynką. Ale dużo gier do ogrania. No już... Nawet... Za 4 lata będzie OF Heiki, tu leki kupujesz? Preorder? Ja pierdzielę, co ty pieprzysz? Nie patrzyłem, co napisaliście, szkapnąłem się. A kiedy się, w sensie jakby kiedy będzie ten preorder? W sensie... Nieważne. Ej, ciekawe czy on robił tego bossa z gniazda w jedynce. Bo jedynkę nie ma wodów. I oglądaliśmy skrót, to tak naprawdę w skrócie jest tylko jak walczy z last bossem. A, robił. Cześć, tak. Chyba robił, no ale bo tu się czai. Ale dostałem, robię od nowa chyba ludzika. Okej. Okay. Kurwa mać, ja broń chciałem. Nie mam przedpremierowo, o czym ty piszesz? Nie, no to get... Ja też tu spadłem, rozumiem jego ból. Chyba tu spadłem. W tym rzecz, że chyba nie dam rady, bo nie można tego na będzie myszce nioch ustawić, tego lokowania, a na klawiaturze dziwnie to wygląda. A nie spadłem, okej, okay. To gdzieś indziej spadłem, gdzieś tu. Robimy nową grę, kurwa. O kurde. Czemu? Nie, nie młotka. Ja nawet nie wiem, co jest dobre w tej grze. Ta morda ludka mi się też nie podoba. Jednak gra tym? Jednak tym gra!
O, zobaczymy, jak mu pójdzie. Ale te moby mało biły w DS2 w porównaniu do trójki. Morda mu się nie podoba w grze, gdzie nosisz cały czas hełm. Już wiem, czym się różni jedynka od dwójki. I chyba mi się nie chce. Czym? Ale to... Powiedz. Kto z was grał w jedynkę normalną i w jedynkę remastered, proszę? To chcę coś spytać. Kto grał w jedynkę normalną i jedynkę remastered? Ty, powiedz mi, czy zmieniali w jedynce rolę? Z jedynki na jedynkę remastered, czy się dodżowanie, rolowanie zmieniło? Nie? Bo tutaj jest tragedia, jest zupełnie inne. O kurwa! No nie pisz tak. Jest lag, kurwa. Jak ruszam myszką, dopiero po czasie postać reaguje i nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić, bo przez to nie mogę się walczyć nawet. Nie odpowiem. On znowu mobów nie oznacza. W każdej grze Soulsów na początku mobów nie oznacza. Czemu? Nie dam rady, widzowie, w to grać. Miło mi płcia i git. Czuję, że jest problem. Remastered to faktycznie dużo musieli pozmieniać. Z tego co wiem, to nic nie zmienili prawie w remasterze jedynki. Po prostu dwójka to jest inna niż jedynka i tyle. Kwadratowe. Że rol nie sprawia, że unikasz cios. A, no ta, to już zauważył te gówno. No ta, no trzeba skilla dodać. Nie wiem, dla mnie to jest w sumie najgłupsze, co jest w dwójce, że połączyli statystykę z przewrotem. To jest tak jakby useless rzecz, bo ta gra się na tym opiera. Nie wiem, po co to dodali, ale dobrze, że w tego usiła w innych grach. Wiesz, jakiego utworu, nie, ale nie mów tak. On lubi na pewno tą muzykę. No nie, bo czuję, jak z nim walczę, kurwa, że nie mam możliwości tak, uniknąć. Tak, to mówisz? Że widzę, że się przewraca przez 10 sekund, ale mój rol nie działa. Nie no, według mnie warto zagrać w dwójkę, w sumie jest okej gierką. Jak tak myślę o niej po dłuższym czasie, no najgorsze to są... To najgorsze to jest zimowe DLC, to jest taka sraka, ale poza tym, no to jest gierka w porządku, nie? Gorsza niż inne, ale nie jest tak, że to jest gówno, czy coś takiego. Tylko po prostu jakby tamte gry są bardziej idealne. Rozumiesz? A tutaj trochę brakuje. Nie no, dla mnie Lordsów nawet nie ma sensu porównywać do Dark Souls 2, bo Lordsy to jest w dupę... Scam w skrócie. A Dark Souls 2 to nie jest scam, tylko takie inne Soulsy. Jakby na nowo chcieli zrobić mechaniki, które były już idealne. I na szczęście wrócili już w trójce do tego, co było wcześniej. I w Eldenie jest tak samo. W dwójce tylko na nowo koło chcieli zrobić, nie wiadomo po co. Lies of P, no też jest kozackie giga. Zobacz, on siada obok. Ale dwójka to nadal jest według mnie dobra gra, mimo wszystko. To nie jest gówno czy coś takiego, to nie są Lordsy. To jest nadal dobra gra i warto zagrać chociaż raz, jak jesteś fanem Soulsów. To warto raz chociaż przejść z DLC, żeby zaliczyć tak sobie, rozumiesz? Ja może przejdę więcej niż jeden, jak się zbiorę znowu za to. Bo jak już się przejdzie i wie, o co chodzi w tej grze, i tych mechanikach to już jest rady. Dużo lepsza gra nie niż dam na rady, początku. Kurwa, są lagi.
No lordcy to jest skam. No nie dam rady, widzowie, naprawdę, no nie dam rady. Myszka mi laguje. Nie dam rady w to grać z takim lagiem. Znowu klawiatura na pół będzie i myszka. Zawsze tak było? Tak, ale ten lock nic mi nie daje. Co mi da lock? Lock nie sprawi, że moja postać zacznie szybciej reagować. No, proszę, zrozumcie. Ale dotrz szybciej reaguje niż normalnie, no nie? Ja też jak myślę, dużo rzeczy w DSW wkurzę, ale ogólnie gierka mi się podoba. No, u mnie tak samo. Trzeba po prostu zrozumieć, że mechaniki są inne niż w innych Soulsach. Ale jak już to ogarniesz, to no, okej, gierka, spoko, nawet jest. Ale slasher. Jest, no, nie jestem w stanie ruszyć myszką. Nie denerwuj mnie. Nie zaczęła postać najebana. Ruszam myszką w lewo i postać dopiero po sekundzie reaguje. Rozumiesz, o co mi chodzi? Żeby uniknąć coś, no to nie da się myszką teraz. No to oznacz moba, no. To wtedy ci samo będzie ruszać. Nie, to nie chodzi o hipotamę. Czytam, slasher. Dobrze, że to teraz odkryłem. Tylko... No nie da się z tym grać. Nie pisz. WK26 lordcy mają nowe wejść? No zagram, jak będę jeszcze żył. Zobacz, po jakim czasie się postać odwraca. Po pół sekundy dopiero. Dobra, widzowie, zrób z tego shota. Widzę, zrób z tego shota. Jak powiedziałem, że jeszcze będę żył 2K26 i jak już umrę, to na TikToka zrobisz ze mną w 2K26, że taki będzie jeszcze żył i ja już nie żyję, nie? I będzie ten taki z Interstellar, co się patrzy w ten, w monitor i płacze, nie? I ja tam będę na tym monitorze. Zrobisz ze mną taki montaż za 2 lata, jak już umrę? Byłoby mi miło. Tak zrobimy. Ja nawet robię dodge i on nie działa. Aha, ostatniego życzenia zmarłego nie chcesz spełnić, pieprzyć cię. Nie mogę unikać, no. Zobacz, naciskam, mam pełny pasek staminy, on nie, daję spokój. Trójka. Co ty gadasz już? Nie, jeszcze będzie grał. No nie da się, bo czuję to, no nie. Patrz. No, infryt może tak być. I zamiast zrobić dodża. Patrz. Patrz. Kurde, nie wiem, o co mu chodzi, bo tak staram się spojrzeć, ale... Wygląda jakby nie klikał przycisku dodż, tylko robił najpierw odwrócił się do tyłu, a potem dodża, to może w jednym momencie mu skoczy do tyłu, no. Znaczy się zamiast zrobi rola. Zamiast robić dodża w stronę, w którą się robię, on się odwraca najpierw i dopiero robi dodża, przez co nie może zrobić instant dodża. Nie będę grał, widzowie. Nie będę, bo już widzę, o co chodzi. Tego nie było w jedynce ani w Eldenie. Postać nie robi instant... A, bo nie ma z tego, z oznaczonej postej. Mobka, dlatego tak ma. A może tak być. Dodża, tylko... Odwraca się i dopiero robi dodża w danym kierunku. A podczas tego obracania się jest półsekundowy gap, w którym cię potwór zapiera. No nie wszystko się opłaca lokować w DS2. Że będę... Coachem Mamona w DS2, ale on przeszedł Elden Ringa, przeszedł DS1. Gra w DS3 już jakiś czas, więc pewnie niedługo skończy. Ale już jest weteranem. Bardziej k***a responsywny. Teraz musi przejść DS2, żeby ukończyć wszystko i być oświeconym. Ej, te mobki w ogóle atakują? Ja pierdziele ty. Mamon po 10 latach od wyjścia tej gry odkrył, że te moby atakują. Ja nie wiedziałem, że one biją. Bo one uciekają przecież. Nie dziwię się, że trudniejsza. Jest totalnie... Atakują jak je zaatakujesz, ale one były na hita. Jebany możliwość poruszania się. Responsywność postaci tak samo. A nie, bo ja ich nie atakowałem, bo uciekały, to je uznałem, że je pieprzyć. Zrobić dodża do tyłu i kołka, tylko on się musi odwrócić najpierw, przez co jest
lag półsekundowy. Rozumiem, slash. Przez to potwór to ci wpierdoli 10 uderzeń wtedy. Serio, Ketnax? No trochę jest. Zobacz. No tak, no właśnie. Tutaj to było widać to gówno, co jest w DS2. O, zobacz, widzisz, że go uderzył podczas rola, bo statystykę powiązali z rolami z DS2 i trzeba wpieszyć tą statystykę z 20 punktów, żeby było jak w innych Soulsach. Jest to mega dziwne i dobrze, że już tego w innych grach nie ma. Tego typu. Zobacz. Tego typu Benz. No i zrobiłem i nie ma. What? Bo gdyby nie ta statystyka, no to wiadomo, jeszcze są hitboxy w tej grze dziwne, poza tym rolem, ale ogólnie, no lepsza byłaby ta gra, gdyby nie to. Dziwne jest, że powiązali rola ze statystyką. To jest naprawdę... Może być tak, że przez to nie zagram w trójkę, ale tak jest. Nie? Bo jeżeli trójka jest jeszcze gorsza pod względem klikania klawiszy, to mi się nie chce. Którą Ketna? Nie pamiętam. Byłem tam? Przecież musiałem być, bo ja wszystkie bossy zrobiłem. Mnie to strasznie zdołowało. Nie dość, że grę skończyłem, to nie mogę w drugą grać. Rol powinien być właśnie, zależy od skilla gracza? No gracza! A tutaj... A, dobra. No tak. No bo tutaj jest powiązany ze skillem. Z levelami. No to jest właśnie dziwne. Zobacz. Stary. Ale i tak da się to wyczuć, nawet z takim. Ja dużo później zacząłem dodawać w ten przewrót. Po kilku bossach chyba. I tak się da to wyczuć, ale no dużo to ułatwia, bo wtedy masz rola tak jak w innych. I to jest dużo lepiej się wtedy w to gra. Widzowie, płakać mi się chce. Normalnie ewidentnie mi się płakać chce. W Lordsie on pewnie nie zagra, wątpię w to. Ale Lies of P mógłby zagrać. Ten jedynkę. Grałem Eldena i to, co tutaj jest w ogóle, to się nie da nawet grać. Efekt jest taki, że chcę ruszyć się w prawo, ruszam. Ale gdzie ta winda? Jak to znaleźć? Daj mi link do tej windy. Przemnożę wam bo nie wiem, o co ci chodzi. 4 sekundy. Chcę się ruszyć w prawo. Ruszam myszkę w prawo, jest raz, dwa, trzy. Dopiero się postać obraca. Siopa, Z. Chcę ruszyć się w lewo. No, Drako, mi też widzę później raz, powiedzieli, dwa, trzy, że warto. Dopiero postać skręca. Chcę zrobić do... Co? Ruszam myszką. Raz, dwa, trzy. Dopiero postać skręca. Chcę zrobić... Czekaj, co? Dodge. Naciskam strzałkę w tył i spacja. Raz, dwa, trzy. Postać się odwraca i dopiero się przekręca. Tak to... Nie rozumiem, o co chodzi tu Mamonowi totalnie. Tak to czuję. Co wspólnego dziewczyna multigame Mamon? Obaj. Nie, dobra. Co ty slasher piszesz w dupę? Grim, czy ty masz coś z mózgiem? Ja spamuję spację, k***wa gościu, ona nie działa, nie reaguje, w ogóle postać. Gratuluję mózgu. Dobra, zobaczymy jak zrobię, jak kamera pracuje, bo... Tu masz o co chodzi z tą windą. Kurde, no nie mogę linku kliknąć. Gdzie jest ta winda? Przecież chłop pod tekstury wszedł. Gdzie ta winda jest? Widzowie, ja byłem w tym miejscu w DS2? Musiałeś być? No to ja nie pamiętam, żebym miał jakieś problemy z tym. Ja bym po prostu odosiało mi się wszystkiego. Serio, nie pamiętam. Do czego ona prowadziła? Że trójki nie odpadnie. Do jakiego bossa? To mam ile jest deadów, zaraz to wyłączę.
No szmina ładnie. Nie liczył gościu. A i zero deadów, no way. Czy grał będę, a ty deady mi zliczasz, nieźle. Zobacz, jest to samo. Czy byłem na siłowni dziś? Nie zadawaj mi tego pytania. Wiesz, że przegrałeś. Nie, bardzo jest możliwe, że zaraz trójkę. Włączam. Nie, Michał, tu nie chodzi o to, wiesz, bo... Ja już wam to powiedziałem, zanim jeszcze walczyłem. Zobacz, ja ruszam na bok, zobacz, ruszam kamerą, postać dopiero po pół sekundy skręca. Raxer, chodzi o to z tymi samurajami? Lokacje? Co, lawa była z tymi samurajami? Patrz, tylko robisz tak i on się przewraca, walisz raz, dwa i się przewraca, patrz. Tylko ja dodge testuję. Da się bez dodge, jest? Tego mobka to w ogóle idzie tak łatwo zrobić, to właśnie tak jak mama robi. Jak stoisz mu za plecami, to on tylko ten hit robi. Nie da się uniknąć, widzisz, niech jest to samo cały czas. Nawet jak nie... Wariograf z golą, kopalnia kontentu? Kurde, może obejrzymy to, trwa 20 minut. Widzę, że on atakuje. Tak, Wander. Chce zrobić rolkę do tyłu, to on nie robi tej rolki, tylko odwraca się pół sekundy i dopiero schyla się pół sekundy. Masz jednosekundowy gap. 300 razy na rycerzu Tigla? W Elden Ringu? Oglądałem Elden Ringa, skończyłem u Mamona. Oglądałem, jak zabił króla tego... Tego, co wszystko w złoto zmienia, jak on się nazywał? Go coś tam. Nie pamiętam tych nazw, bo wszystkie na G. Nie Midas, Godric? Godfrey? Nie wiem, któryś tam. I tego. I potem przeskok był do Maleni i oglądałem, jak z Malenią se radził i już nie oglądałem więcej Elden Ringa u Mamona. A potem oglądałem DS1 początek i koniec, bo też więcej shotów nie ma i teraz DS2. Którym cię napierdala? Nie Gold Digger. No patrz, Godric. Ten pierwszy król, no. Co wielką runę dropi. Sprawdzam, czy w ogóle będę w to grał, bo... Jest lag. Zobaczcie, widzicie, o co chodzi? Kamera idzie w bok i dopiero postać po chwili do niej wraca. Godric. A zobaczymy, nie będę go bił, tylko będę unikał. Zobaczymy. Marlboro Gold? Zobacz. Patrzę. Patrz, pyk. Widzisz? O się coś zauważyłem. Wtedy co mi się zechciało wymiotować, się zwymiotowałem na podkładkę, zrobiłem takie tak. Czy chciało mi się zwymiotować, tak? Czy to był rzyk? Okej, okay, takie Okej, okay, uznajmy to jako rzyk, ale nie na podkładkę, bo kiedy ja naprawdę coś zrobię, ja wam się przyznam. Zawsze wam prawdę mówię, co ty mówisz? Właśnie coś zauważyłem, no nie? Widzę. Co zauważył? Zobaczymy, bo to końcówka. Coś teraz, bo właśnie coś zorientowałem się. Ty zobacz, widzisz? Nie, koniec. Idziemy trójkę, nie gram dwójki. Psycha pękła. Przykro mi, nie będzie dwójki. No. Może po trójce zagramy. Oj to, jeszcze gorzej widziałeś, będzie. Widziałeś w ogóle? Nie po trójce. W ogóle, nie chciał w ogóle się zrolować. I Hipciu mnie za zasięgiem złapał. No ja nie dam rady tego znieść. A mam trójkę zainstalowaną, więc spokojnie. Ale się wkurzyłem, no nie? Ale się skurzyłem. Od razu wypadam z dysku to gówno, no nie? Ale mnie to wkurzyło. No nic, no Mamon przegrał walkę z Dark Souls 2, ale... Znaczy, nie. Może przegrał bitwę, ale wojna wciąż trwa. Może do niej wróci. Ja bym pooglądał, jak Mamon gra w dwójkę, bo tam mogą być niezłe dymy, zwłaszcza w zimowym DLC. Boże. Co tam by się działo, chłopie? Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć urok!